Siemanko, jestem Lucek, a to jest pojedynek dwóch gier i dzisiaj będziemy pojedynkować się między Need for Speed 2015 a The Crew Wild Run. Ostatnio Forza Horizon wygrała z The Crew Wild Run 63%, jak zagłosowaliście w komentarzach. I proszę was teraz, abyście zwrócili uwagę na efekt prędkości w The Crew i efekt prędkości w Need for Speed 2015. Która gra według was ma lepszy ten właśnie efekt? I taka mała prośba do was: jeśli chcecie napisać komentarz, który jest automatycznie waszym głosem, to piszcie po prostu albo Need for Speed, albo The Crew, no nie? Bo wtedy ten algorytm liczenia głosów po prostu się psuje, jeśli piszecie coś tam więcej, więc wasz głos automatycznie nie jest ważny, jeśli napiszecie a The Crew w 5%, bo jednak Need for Speed nie. Piszcie po prostu albo The Crew, albo Need for Speed w tym wypadku. No i tyle, zapraszam do głosowania, zapraszam do oglądania. Tak więc głosujcie, która gra według was jest pod tym względem lepsza. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku i do zobaczenia za tydzień. Zobaczymy, jakie są wyniki. Na razie, pa pa.